Siema ludzie, z tej strony Doner, witam w szóstym odcinku z remastera Sąsiadów z Piekła Rodem. W szóstym odcinku i tym samym w drugim odcinku z Sąsiadów z Piekła Rodem na wakacjach. W poprzednim odcinku właśnie był pierwszy odcinek z tej serii na wakacjach i ukończyliśmy wtedy właśnie Wszyscy na pokład, Tajemniczy Wielbiciel, Zajęte, Komu dzwoni gong. No i czas na kolejne poziomy. Pierwszym z tych poziomów będzie poziom o nazwie Ping Pong Fucjusz. I zaczynajmy. Widzę, że tylko 5 pławek to jest, także poziom raczej nie zapowiada się na to, by był zbyt długi, ale zobaczymy. Olga z synem wybierają się na plażę, a sąsiad jak cień podąża za nimi. Sąsiad nie znosi chłopca i uprzykrza mu życie, jak tylko może. Oczywiście nie przeszkadza mu to w zalecaniu się do Olgi, ale Woody wkrótce go zdemaskuje. Lecimy. Oczywiście Olgę i jej dziecko już poznaliśmy w poprzednim odcinku. I widzę, że to jest ten sam layout poziomu, co właśnie poprzednio. Ale spoko. Nie przeszkadza mi to. Jest on taki sam, aczkolwiek jednak są tutaj elementy troszkę inne. No na pewno inne pułapki będą, to co do tego nie ma żadnych złudzeń. Ale na przykład tego handlarza wtedy nie było. O! Kurde, już... Nie, no gościu, to znakomity kucharz, ale bez okularów nie widzi palców własnej ręki. O, zobaczcie. Skoro nie widzi własnej ręki, znaczy palców własnej ręki bez tych okularów, to po co w ogóle te okulary zdejmuje? Nie wiem. Jajko wzięliśmy. Kacze jajo. Kiedyś wykluje się z tego piękna kaczka po pekińsku. Aha. No to opis taki 2 na 10 bym powiedział. Ale prawdziwy. Znowu ten gościu, który, nie wiem, wygląda jak sąsiad. 1 do 1 wygląda jak sąsiad. Rowerowa dętka, duża czarna dętka rowerowa i młotek i gwoździe. Pozwolą mi przytwierdzić coś do podłoża. Zobaczcie, tutaj też mogę to sprawdzić. Posągrywa pod lwią głową widnieje spora szczelina. Nawet chyba kojarzę, co z tą szczeliną będzie trzeba zrobić, ale jeszcze nie teraz. Tutaj, a dobra, już domyślam się, co tutaj będę musiał zrobić. Tutaj będzie trzeba właśnie pewnie dać jajo kacze zamiast tej pieczki ping-pongowej. Czekajcie, teraz znowu ten tutaj schodzi. Linę być może użyjemy tutaj. Jeśli on te rakiety wystrzeliwuje, to być może właśnie poleci razem z rakietą w powietrze. Jak zostawimy tę linę. Co ty chcesz zrobić dzieciakowi? No. Patrz na tego gnoja. Oj, nie przejmuj się, nie przejmuj się. Na pewno spotka go kara. Czyli co, on praktycznie będzie sobie to budował cały czas. Potem jak to wybuduje, to sąsiad znowu tutaj przyjdzie i zaś mu to rozpieprzy, tak? No ale zemścimy się na pewno na nim. Dzieciak z uporem odbudowuje swoją rzeźbę z piasku, którą sąsiad z równym uporem niszczy. W porządku, mamy jeszcze dynamit. I właśnie z tym dynamitem akurat wiem, co mamy zrobić już. Ale to może za chwilę. Dobra, zacznijmy pułapki. Beczka węgorzy. Co działa? Powinno zadziałać. I zadziałało. Dobra, czyli beczkę węgorzy mamy. Teraz tutaj z tą głową właśnie. Będzie trzeba zasadzić tutaj dynamit, prawda? Prawda, oczywiście, prawda. Teraz muszę znaleźć coś do odpalenia petardy. Co ty gadasz? Ja myślę, że to już jest załatwiona sprawa. No to sprawa lekko się skomplikowała w tym momencie. Bo byłem w świecie przekonany, że już mamy to z głowy. Tutaj na pewno gwoździe i młotek. Aha, i on dętkę zje, dobra. No nieźle. Czyli tutaj jeszcze teraz talina. No i właśnie, w jaki sposób mamy odpalić niby... Nie wiem, co się tak wydarzyło. A w jaki sposób mamy teraz to odpalić? Nie będę ukrywał, nie mam pomysłu. Bo stąd już nie wezmę niczego, co ja mam. Okularami to odpalić? No na pewno nie, ale mogę sobie kliknąć. Ej, serio? Okularami? Co wy gadacie? Jak? Jak to działa? Nie rozumiem.
Niech mi ktoś to wytłumaczy. Dlaczego okulary pasowały tam? Aaa, co, że tutaj... Nie wiem, kurde, odbiliśmy słońce? W sensie promienie słoneczne odbiliśmy na dynamit i on się podpalił? Tak to mam zinterpretować? Nie rozumiem naprawdę. Jeśli ktoś z was wie, to możecie dać mi znać. Czy o to właśnie chodzi, czy o coś innego? Ja pierdzielę, jakie ona ma bimbeloty wielkie. Oho! No teraz to się nie dziwię, że się rozpłakał. Zdążę? Ryzykowałem, ale się udało. Okej. Okay. Myślę zatem, że możemy tutaj sobie stać już bez większych problemów. To będzie dobre, coś czuję. Sąsiedzie, wiesz, że wystarczy się tego puścić, tak? Nie musiałeś tak płynąć cały czas. Dobra. Mamy to i teraz co? Musimy poczekać, aż on pójdzie tutaj, potem pójdzie tutaj i potem pójdzie kopnąć właśnie w tą rzeźbę. W rzeźbę, która no tym razem nie jest z piasku. Chociaż może ją tak dzieciak lekko zakamufluje, bo w tym momencie to widać, że to jest kurde. A nie, dobra, tu już jest trochę kamuflażu na górze. Jest tam już trochę piasku. Dobrze, dzieciaku, współpracuj ze mną. W ogóle jak ten syn się nazywa? Nie wiem, czy było w opisie, czy nie było. No bo to jest Olga, a to kto? Olek? Raczej nie, ale pasowałoby. Pozwólcie, że się herbatki napiję w tym czasie, jak czekamy. Dobra, herbatka. Najgorsze jest to, że chłop nie ma butów żadnych. To coś takiego naprawdę, naprawdę może zaboleć. Znakomicie. Poziom ukończony, wszystko zrobione. Lecimy zatem dalej. Dajcie mi tylko muzyczkę. I tak, grunt to rodzina. Znowu zobaczcie, czy to jest poziom dziejący się na statku. Czyli prawdopodobnie właśnie z tej lokacji już teraz odpływamy gdzieś indziej. Chociaż tak sobie patrzę, ten mamin synek. Wydaje mi się, że dzieje się w tym samym miejscu. Ale nie wiem, zobaczymy. Grunt to rodzina. Po powrocie na pokład statku sąsiada czekała prawdziwa niespodzianka. Jego ukochana mamusia postanowiła towarzyszyć mu w dalszej podróży. Nie zapomniała też o swoim zapchlonym kundlu. Mamuśka obejrzała kilka odcinków naszego programu i chce wesprzeć synalka moralnie. Tak więc Woody ma teraz dwoje przeciwników, ale co to dla niego? Tak, ludziska, i właśnie o tym wam mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj będzie kilka nowości i nowych postaci, kilka będzie. No i te postacie już poznaliśmy. Była to Olga, jej synalek i teraz wchodzi jeszcze do wszystkiego mamuśka. Mamuśka, która też jest takim samym przeciwnikiem jak sąsiad, czyli nie może nas ona zobaczyć. Bo wiecie, przy Oldze możemy normalnie się poruszać, ale przy mamuśce już niestety nie. No i dobra, tutaj zobaczcie, mamy mamuśkę i patrzcie, tutaj też mamy właśnie jej podobiznę. To tylko nam pokazuje właśnie, że ona też jest, no tak powiedziałem, przeciwnikiem naszym. Nie możemy jej się pokazać. Okej. Okay. Pierdząca poduszka. Dajmy sobie na duży ekran, tak żeby widzieć, co się tam dzieje. A, poduszkę chcę. Sobie myślę, co on tak biegnie szybko. Ale widzicie, jaki posłuszny jest mamuśce? A co się dziwić? O, ona poszła spać, czyli będę mógł tam się dostać. A gdzie ty pójdziesz? Pójdziesz w tą stronę. Kurde, szkoda. Szkoda, że akurat w tą stronę. Tutaj coś będzie można zrobić. Tutaj sąsiad przechowuje dynamit, którego używa do połowu ryb. Dobrze. Tutaj obsługa statku przygotowała ogromną ilość poduszek dla starszych pasażerów. A no i problem jest taki, że niestety, ale tam za bardzo teraz nie mogę się dostać. Tutaj w ogóle strzela sobie sąsiad jakimiś harpunami. Nie do końca wiem, co on tam chce zrobić. No nic, poczekajmy na rozwój sytuacji. O, bardzo dobrze, na to czekaliśmy właśnie. Czy coś się stało? Nie.
Tak, o czym ja to mówiłem? No, mamy Olgę, mamy mamuśkę, tak, tak, wszystko już wiecie. I nic się nie wydarzyło na ekranie. Wcale tanie sfajlowałem w tak głupi sposób. Nie, dobra, tak serio, komplet... Ja pierdzielę, zaś było blisko. Schodź na... Przysięgam, że klikałem, żeby mi schodził na dół i nie chciał zejść. Naprawdę. I jeszcze tak dla przypomnienia, wiem, że mamy tutaj 3 życia ludzka, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie chcę po prostu, żeby mnie sąsiad ani razu złapał. Dlaczego? Dlatego, że sobie chcę jak najbardziej utrudnić tą grę. Ona nie jest sama w sobie trudna, no a tutaj przynajmniej mogę sobie jako tako ją utrudnić. Ale czekajcie, zastanawiam się, czy to był przypadek? Nie no, działa to. Działa to normalnie, nie wiem dlaczego przed chwilą... A. Nie, no dobra, działa normalnie. Tak trochę z lekkim opóźnieniem do góry idzie, zauważyłem. Dash klikam, a on dopiero wtedy zawraca. Klik. O, to szybko zadziałało. No, jest takie jednosekundowe opóźnienie zazwyczaj. W każdym razie wtedy właśnie coś takiego miało miejsce i... no dupa. Zostałem złapany. Ale swoją drogą to jest bardzo dobry sposób na to, żeby właśnie nie zostać złapanym. Czyli na przykład powiedzmy jesteście udupieni między sąsiadem na dole, a mamuśką na górze, to wystarczy, że sobie chodzicie po schodach cały czas. Do momentu, aż jedna z postaci się po prostu wycofa na dalszy plan. Wtedy możecie albo zejść na dół, albo wejść na górę. Polecam. Polecam coś takiego właśnie robić. W każdym razie, tutaj musimy rzeczywiście zachować spokój. Mamuśka, idź spać. O, bardzo dobrze. A co do jeszcze tej sytuacji, że zostałem złapany, to kompletnie pamiętam, że tutaj muszę zachować spokój obok niej. Byłem pewny, że ona się nie obudzi tak łatwo, zresztą jesteśmy przecież na zewnątrz. Kurde, tutaj wiatr, wszystko pewnie wieje, nie wiem, ptaki, kurde, śpiewam chociaż tak na... No, a na morzu to nie wiem, czy tak ptaki by były, jakieś mewy może by były, ale raczej bliżej lądu. W każdym razie no, nie pamiętałem, że tutaj muszę się zachować spokojnie. No idź już normalnie, klikam lewy przycisk myszki. Klikam lewy przycisk myszki. Woody. O Boże. Dobra, ten remaster jest trochę zdupcony pod pewnymi względami. Ale trudno. Pluszowy zając. Widzę, że tutaj są różne zabawki. Czy to zadziała? Zadziałało. Wredny kundel na pewno się ucieszy na widok tego zajęcia. No, zobaczymy. Nie do końca wiem, co się z tym kundlem stanie. Ale oby nic złego. O! Zaplony kocyk z ręcznikiem. Zadziała? Zadziałało. Malutkie zwierzątka zamieszkujące ten kocyk. Już się cieszę na spotkanie z kolejną ofiarą sąsiadem. Wybornie. Nie wiem, co on tutaj teraz zrobił. Czy on tam... Nie wiem w sumie co. Łowił? Łowił dynamitem? No to nieźle. Teraz... Denture... Adhesive. Nawet rekin nie postydziłby się protezy przyklejonym takim klejem. Co? A, zadziałało. Poduszka pierdząca z tą poduszką. Ma to sens jak najbardziej. I ludziska, jedna pułapka. I ostatnia pułapka, której... Nie! Chłop, co wystrzelił z psa. Coś ty narobił, gościu. Tutaj nic nie kliknę, prawda? Nie. A pierdziele. Dała mu klapsy na dupę. Piękne. A, zobaczcie, teraz mogę stąd wziąć właśnie tego pluszaka. Wcześniej na pewno nie dało się tego zabrać. Ja pierdziele, ale było blisko. Zejdźmy normalnie tak na dół, ale zobaczcie, tam chyba mam 98% wykrycia. Chwila, moment i by się szczerze jestem. Tutaj miałem farta. Z tym nie mogę nic zrobić. A mogę! Zaraz, to po co mi ten pluszak? Dobra, po prostu się tutaj przewrócił przez tą sztangę. Szkoda, że tego nie widzieliśmy. Ale czasami trzeba zająć się innymi rzeczami. Tylko zaraz. Nie, dobra, ten pluszak też mi jest potrzebny. A nie! Czekajcie, teraz będą jakby tutaj... Dobra, zrobiliśmy jedną pułapkę tutaj, ale teraz ta pułapka będzie powiązana z tą pułapką. Chyba. Nie wiem, będziemy musieli obserwować po prostu tą sytuację. Bo nie mam pojęcia. Słyszałeś ciak z kumle? Biedny piesek. Takiego właściciela ma.
GG. Znowu płacz, zgrzytanie zębów. Ojojojojoj. Wiecie co, wejdźmy sobie tutaj do tego. Skitrajmy się w szybie wentylacyjnym, tam będziemy bezpieczni. Teraz poduszka śmierdzioszka, chciałem powiedzieć, ale nie, no nie poduszka śmierdzioszka, tylko poduszka pierdziuszka. Aleluja, chcę tutaj. Zawsze jak ona coś takiego mówi, znaczy jak ona zawsze się drze na sąsiada, to ja zawsze słyszę aleluja, chcę tutaj. I zaś wpierdziel. Czemu bijesz jego? Sama puściłaś bąka. Patrzcie, no puści bąka i jeszcze bije jego. Kurde, co? Patrzcie na jej nogi. Nie wiem, czy to są kurde kolce powbijane, czy śkuty takiej wielkości, ale normalnie ona ma tutaj... No, no dobra, depilacja by się przydała, tak ty skomentuję. Depilacja by się przydała, no i zobaczmy, czy teraz będzie już ostatnie... Czy będzie ostatnia pułapka, czy to nie jest ostatnia pułapka? Tak, to zaliczyło się jako dwie pułapki, czy jedna. Nieważne, zresztą zaliczyło się jako coś, co powinno być, czyli... No, mamy to wykonane i tyle. To najważniejsze. Ale ten piesek jest taki biedny. Woody, też jesteś ciulem, żeby coś takiego zrobić. Ja rozumiem, tutaj się mścić na sąsiedzie i robić jemu jakieś psikusy, ale tutaj jednak ten piesek był w to wszystko zaangażowany, więc niezbyt jestem zadowolony z tego powodu, ale dobra. Mamin synek. Pierwszą atrakcją po przybyciu... Zaraz. Muzyczka. Mamin synek. Pierwszą atrakcją po przybyciu do Indii jest kolejna wyprawa na plażę. Olga wciąż ignoruje sąsiada, ten zaś dla odmiany próbuje zaimponować swojej mamusi. Gdyby nie Woody, pewnie by mu się udało. Gdyby nie Woody. No i zobaczcie, znowu jest poziom tego samego typu. Chociaż nie, przepraszam. Wygląda on podobnie, tak, no jakby... Znowu mamy tutaj na dole dwa... Dwa huby, powiedzmy. No dwa takie, wiecie, interiory. Cóż, interiorem tego nie można dać, ale wiecie na pewno, o co mi chodzi. Dwie tutaj lokacje na dole, dwie lokacje na górze. Kurde, nie umiem się wysłowić, nie wiem, jak to poprawnie określić, ale na pewno właśnie wiecie, co mam na myśli. W każdym razie, no jesteśmy gdzie indziej teraz. Jesteśmy w Indiach, jak zresztą przeczytaliśmy. Ejże, w tym gnieździe aż się roi od krabów. Lepiej nie wkładać tam ręki, można je potem nie wyjąć. Okej, okay, no to włożymy tam coś innego. I z rowera coś możemy wyciągnąć. A plasterek wątpię. Chociaż? Nie no, plasterek nie. To by było dziwne. O! Tą część rowerową możemy wyciągnąć stąd. Część rowerową wiecie jaką? Spoko. Co ty? O nie. O nie. Ej, co Bollywood tam pisze? Bollywood! Okej. Okay. Nie wiem, czy w oryginale też tak było. Nie wydaje mi się. Obstawiam, że to jest jakaś nowość tutaj, chociaż nie pamiętam. Z takich rzeczy to ja kurde nie będę pamiętał, bez przesadyzmu. A mamy tutaj tego, ten zameczek. Idź pomalutku, idź pomalutku. Tutaj możemy coś odkręcić. Co, kran możemy z tym połączyć? Z wódeczką? Wątpię, ale no właśnie. Warto było sprawdzić. Teraz tutaj barman nie pozwala mi zabrać wiaderka. A jak dam mu wódkę? Ty! Okej, okay. Zadziałało. LOL. Dobra, tego się nie spodziewałem kompletnie. Zaraz, mamy wiadro. Mamy słonia. Mamy mamusię tam. Potrzebne wody. Co prawda tej wody mamy sporo tutaj, ale podejrzewam, że będę musiał wziąć wodę właśnie z tego basenu. Dlaczego? No bo jest to gra komputerowa. Tutaj jak widzę, to nie mogę w ogóle kliknąć na tą wodę. No dobrze. A co z krabem? Szczypce do grilla. Działa. Okej, szybko, 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 bo my musimy zacząć zastawiać pułapki pomalutku, bo już chyba wszystkie przedmioty mamy. Teraz trzeba tylko zająć się właśnie pułapkami. Kurde, mamusia zaraz się obudzi i tyle będę miał z tego. A krab i to agresywny. Czy to zadziała? Nie. Jesz co? Jeż morski nie chce siedzieć w fosie, jaka szkoda. A czy będzie tam siedział krab? Krab siedzi, dobrze.
tutaj zadziałało. Czy mogę teraz biegać, jak ona tu jest? Tak, mogę. No bo w sumie ona nie śpi w tym momencie. Ma to sens, że nie mogę nic zrobić. Tutaj jeszcze coś mogę zrobić. Nie. Nie. Nie, no to kurde, nie wiem. Wypierdzielamy stąd w takim razie. A zaraz, tutaj mamy wodę przecież. Stąd pewnie muszę napełnić wiaderko. Pewnie stamtąd musimy napełnić wiaderko. To czekajcie, niech mamusia idzie spać. Teraz próbujmy. Tak, zadziałało. Czy to zadziała też? Trampolina ze sprężyną? Kurde, nie patrzcie mi tam teraz. O! To zadziała w ogóle jako podwójna pułapka. Co ty? Jezus Maria, Woody. O, było blisko, kurde. Tak się wystraszyłem, że nie zobaczyłem, co się tutaj odwaliło. O, zobaczcie, to kombo zadziała jako trzy pułapki. Jako trzy monetki. Znaczy, dostaliśmy trzy monetki za te pułapki, bo to takie kombo było. Kopnął tutaj w kraba, krab go ugryzł, poszedł tutaj, spadnął na jeża morskiego, wpadnął na zamek i Olga mu wpieprzyła. Okej. Okay. Teraz niech sobie tam hopnie. Tylko zaraz, wydaje mi się, że i tak nie zrobiliśmy czegoś. Nie jestem pewny, ale chyba powinniśmy tutaj odsunąć ten daszek i jak sąsiad by na to skoczył, to powinien wylądować na mamusi. Tak mi się wydaje coś. Tak przynajmniej mi się coś teraz kojarzy, jak widzę tą scenę. Wiecie, ja w tą grę grałem dawno, dawno temu, ale jednak jakieś takie... No mam coś takiego, że po prostu jak widzę jakąś scenę, albo jakieś, nie wiem, po prostu tło widzę, no nie? Widzę to miejsce tutaj, no to niektóre rzeczy mi się przypominają. I właśnie kojarzy, że tutaj musieliśmy odsunąć właśnie ten daszek. Ale, dobra, wcześniej tego nie mogliśmy zrobić. Teraz to możemy zrobić. Wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, bo nie mieliśmy tej całej ośki. A w tym momencie właśnie ta ośka już jest dostępna, bo on pieprznął w ten daszek. Więc teraz będziemy mogli chyba tutaj umieścić część rowerową. Zobaczmy. Możemy, rzeczywiście. I zadziałało. Teraz jeszcze sprężynka. Czekajcie, żeby ta mamuśka kurde nie wstała. O, oddaj mu. Haha, dobrze ci tak gnoju. Nie będziesz tutaj, kurde, wnerwiał słonika biednego. W każdym razie mamy chyba wszystko już teraz cacy. Nic tylko trzeba obserwować. Co prawda mamy tak jakby jedną pułapkę zamontowaną, ale to się zaliczy ponownie jako dwie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Coś ty tam robił. Zaraz. Aha, no to nieźle, to jednak nie mamy wszystkiego zrobionego. O Boże, kurde, jakoś zapomniałem o tym, że on coś tutaj robi. Wycofajmy się. I szybciochem znowu krabika wyciągniemy. Podejrzewam, że właśnie tam kraba muszę włożyć. Bo on przykładał tego ucho i no idealnym rozwiązaniem jest po prostu włożenie tam kraba. Czy zadziała? Zadziała, fuck. Szkoda. Teraz będziemy musieli to wszystko obserwować ponownie. Ale nigdzie nam się nie śpieszy. Wprost na balony mamusi. No, tym razem akurat zasłużył na klapsy. Nie da się ukryć. Leć, sąsiad, leć. A, już możesz to zostawić, bo nie będziesz miał okazji nawet skakać. O! I tym razem sprężynę zabrał ze sobą. Wtedy była ona pozostawiona. No, ale ona i tak się już nie przyda, więc się nie dziwię. Panie, lej tam piwo. Albo, nie wiem co, wodę. Coś tam lej na pewno. No i proszę dalej spać. Widać, że napruty w trzy dupy. O, nic się nie nauczyłeś. Szkoda, że już tutaj nie masz wody. No trudno. Słoniku, musisz to przeboleć. Przynajmniej raz się zemściłeś. Teraz obserwujmy.
Jak go krab upierdzieli. A nie, jednak! O kurde, chyba bym... Chyba lepiej dla niego by było, jakby jego upierdzielił. To było dobre. To było dobre. W każdym razie, kolejny poziom ukończony. I myślę, ludziska, że chyba jeszcze jeden sobie pykniemy w tym odcinku. Bujając w obłokach. Lecimy. Tylko znowu muzyczka musi lecieć oczywiście najpierw. Więc raz jeszcze bujając w obłokach. Następnym przystankiem na drodze naszej wycieczki jest Taj Mahal. Mamuśka nie może się oprzeć urokowi indyjskiego bazaru i wyrusza na zakupy. Sąsiad korzysta w tym czasie z lokalnych atrakcji turystycznych i znów daje upust swojej nienawiści do słoni. Woody wkracza do akcji. Zaczynamy zatem. Kojarzę ten poziom. Kojarzę i kojarzę też, że kiedyś miałem spore z nim problemy. Żeby tutaj ogarnąć go na 100%. Oby nie tym razem. Hinduski guru zagrzewał sobie głowę w piasku, by móc spokojnie medytować. Jako, że medytacji nie da się ugotować i zjeść, musi sobie dorabiać sprzedając balony. Okej. Okay. Uciekajmy stamtąd, bo zaraz sąsiad by tam przyszedł. Zaraz, tu jest kurde mamuśka przecież. Chwila. Wypierdzielaj. Jeszcze sąsiad tu schodzi na dół. Co to za kombo się tutaj zgrało. O, i tu jest wąż jeszcze. Automat służący do czyszczenia butów. Sąsiad często z niego korzysta. No właśnie tutaj idzie. Mamy kolejnego słonika. Misa zawiera datki ofiarowane przez wiernych. Oczywiście sąsiad nie potrafi utrzymać przy sobie swoich lepkich palców. Już podpierdziela datki, tak? No to nie, to ponownie kara się tutaj należy za coś takiego. Okej, okay, szybko. Wiecie, co się odwaliło? Mam... o Boże, mam herbatkę obok. I postawiłem tą herbatkę właśnie na... No, na tego, jak to się nazywa, na podkładkę od myszy. I w tym momencie właśnie jak tak jeździłem myszą, to przypadkiem uderzyłem o ucho ze szklanki. No i ucho ze szklanki właśnie nacisnęło mi lewy przycisk myszki, przez co anulowałem zabierania myszy. Fajna historia, wiem o tym, jeszcze raz to zrobimy, nic tego się nie stało. Chociaż trochę czasu straciłem, jakby nie było, ale dobra. Szybko. Piknie. O, i tutaj co mamy? Zwarcie. Jakieś obok skrzynki z bezpiecznikami jest kałuża. Może da się to jakoś wykorzystać. Na pewno. Zdecydowanie, tak, jak najbardziej. Walec z kolcami. No, może jakoś na to naciągniemy ten walec. Balonik. Nie wiem, gdzie bym mógł teraz dać balonik. Ale mysz właśnie. Mysz może damy do tej jałmużny? Nie mam pewności, ale zaraz zobaczymy na pewno. A, i piesek tutaj też jest. Dzieciak siedzi na huśtawce i czekasz, ktoś zechce się z nim pobawić. No, mysz raczej się z nim nie zechce pobawić, ale... O! Aha! Dobra, coś tutaj się odwali. Wiem. To już pamiętałem od razu, jak tylko zobaczyłem. Tylko zaklep zaczyna grać, liną się w górę wraz z całą platformą, oferując turystom niezapomniane widoki. No, tylko że i tak teraz nic z tym nie zrobię już. Chyba, że Telina się podniesie, to coś mogę zrobić. W sumie, wiecie co? Ukryjmy się tutaj. I poczekajmy, jak ta właśnie platforma wyruszy do góry. Może rzeczywiście tak właśnie będzie, że uda nam się coś tutaj zdziałać. W ogóle jest synarek Olgi, ale samej Olgi tutaj nie ma na tym poziomie. Nie. O! Au! Ała! Widzieliście to? Ja pierdzielę, ale dostał. Szybko jeszcze pieska dotknijmy. Jakkolwiek źle by to teraz nie zabrzmiało. Nie! O kurde. Zdążę? Zdążyłem. No, było blisko. Było naprawdę blisko. Ej, a mysz i ten? Mogę coś z tym zrobić? Mogę jednak. Kurde! O! Dobra, nie, więc się tutaj odwalił. Chyba piesek po prostu uciekł. Ona zaczęła jego wołać, gdzie jest piesek? I on wbiegł w grabie. No dobra. Aha, i słoń się wystraszył.
Na ziemi wyrosła linę bezpieczeństwa, by żaden z właścicielstwa nie znalazł się w zasięgu urażenia słoniowej trąby. No dobra, tylko że tak nie mamy jak teraz zamazać tej liny. Linii. Nie wiem, gdzie by była jakaś kreda, czy coś. No dobra, zejdźmy na dół. A tutaj? Zaraz, co to w ogóle jest? Drut jakiś. O Boże. Co się z tym klapkiem stało? Czy możemy wyciągnąć... Nie możemy wyciągnąć. Ale zaraz, tutaj coś jest jeszcze do podniesienia. Zaczekajmy sekundę. Zaraz, kabel i to możemy połączyć tak, żeby go piorun, tak, na 100% piorun. Nie żaden piorun, tylko żeby go właśnie prąd przypierdzielił. Ale to zaraz, tutaj tak raczej możemy jeszcze sobie kliknąć coś. Gąbka i kreda, aaa, dobra, rzeczywiście jest. No i spoko, wygląda to dziska, że mamy... Zaraz, muszę znowu szczura wziąć, fuck. Szybko, bo to już słoń niestety prawie sportem, czyli trzeba tutaj jakby no pospieszyć się. Ma to właściwie sens, przecież słoń nie będzie zawsze gdzieś daleko, skoro szczura już tutaj nie ma, znaczy nie szczura, tylko myszy. Ale dobra, raz jeszcze, dajemy. Teraz gąbka. Pięknie. No i został drucik. I chyba... Nie, zaraz, to nie może być koniec, przecież mam jeszcze węża. To zdecydowanie nie jest koniec. Chyba, że co, znowu wąż i mysz? A, zaraz. Tak, mysz, wąż i potem jeszcze psa. Psa po prostu spuścimy ze smyczy. No i będzie się działo na pewno. Oj, sąsiad. Widać, że się nad nim w szkole znęcali, skoro chłop się tak próbuje znęcać nad zwierzętami. Mały, gruby gnojek. Dobra, czy rzeczywiście mój plan zadziała? Oczywiście. Ale zaraz. Ja to podniosłem. Chyba, że teraz może węża tutaj damy? Nie zdążę. Dobra, może bym zdążył, ale... A węża do środka tutaj damy na pewno. Okej, okay. Dobra, to mamy już właściwie wszystko. Wszystko już jest wiadome, co i jak. A przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy mogę włożyć węża. Oczywiście, okej, okay. No to krasa. Nic, tylko trzeba czekać w tym momencie, aż sąsiad wróci, a sąsiad na górze znowu też mi nie daje żyć. Ja chyba muszę tej praktykę Woody'ego zastosować. Sąsiad na górze bardzo często, kiedy nagrywam coś tam, wiecie, odwala albo napierdziela po podłodze, u mnie akurat to jest sufit, wiadomo. Napierdziela po tym, albo to jego dzieci, nieważne w sumie kto, mam to w nosie, nie interesuje mnie to, w każdym razie zawsze tam jest głośno, albo jest jakieś wiercenie, albo Bóg wie co jeszcze. I trzeba zrobić z tym porządek. Ja tutaj muszę też zadzwonić po jakąś, nie wiem, obsługę. Nie wiem czego obsługę. Po jakąś, do jakiejś produkcji powinienem powiedzieć, że powinienem zadzwonić. No i zająć się tą sprawą. Tylko może nie będę aż taki drastyczny, bo jeszcze wyląduję w kryminale. Bo niektóre rzeczy, które tutaj Woody robi, to serio podchodzą pod paragraf. No nic, gościu, bierz tego węża. Staniemy sobie tutaj, będziemy obserwować. To jest śmieszne, że może być tak blisko i nas nie widzi. No i złoto. Poziom ukończony. No, zajął nam to aż 8 minut. Także ten poziom taki łatwy nie był. Trzeba było trochę pokombinować, ale... Ale się udało, to najważniejsze. Dobra, ludziska. Tak naprawdę zostało nam tylko 6 poziomów do końca gry. Naprawdę szkoda. Wielka szkoda, bo gra mi się fenomenalnie w tą produkcję, ale no cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy.
I tak samo kończy się ten odcinek, chociaż czy taki dobry on jest, no to już wy musicie zadecydować. Ludziska, dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.